jak daleko padło jabłko od jabłoni, chociaż właściwie to powinnam zapytać, jak bardzo daleko oddalił się Dalekobrzeg od Everdela i czy się oddalił? Tak właśnie się z Wami dzisiaj witam i zapraszam Was na materiał, który dotyczyć będzie właśnie tej najnowszej wersji samodzielnej planszówki ze świata Everdela pod tytułem Dalekobrzeg. Jakie tutaj nowości się pojawiają, ile zmian w stosunku do pierwowzoru, czy warto mieć obie, a może czy trzeba mieć obie, czy może zupełnie niekoniecznie? Na te jeszcze kilka pytań spróbuję Wam odpowiedzieć w dzisiejszym nagraniu, na które Was bardzo serdecznie zapraszam. A więc, moi drodzy, podnosimy kotwicę, wiatr w żagle i płyniemy z tym. Ahoj, przygodo! Żeglówki wraz ze swoimi sternikami już czekają na starcie gotowe na Everdelowe regaty. Przed nimi daleka droga, na której czekają liczne skarby i wiele punktujących muszli do wyłowienia. Opływając zatokę, łódki miną z lewej burty wyspy, na których można zebrać kilka ciekawych zestawów zasobów. Pamiętaj jednak, że te wyspy znikną w wyniku przypływu, który nastąpi podczas przygotowania się do lata. W zatoce morskie wody na brzeg wyrzuciły nowe rodzaje surowców, jak drewienka, kępki wodorostów i kryształki. Tuż obok, nad urwiskiem, rosną magiczne grzybki. Po wszystkie te dobrodziejstwa będziecie wysyłać swoich niestrudzonych pracowników podczas kolejnych pór roku, aby móc efektowniej budować nowe miasto dla stworzeń z Doliny Everdel, które wyruszyły na tę morską przygodę. Jeśli zabraknie miejsca na plaży, Twoje stworzenia mogą udać się do doków albo na punkt widokowy. Tam miejsca wystarczy dla wszystkich, którzy chcą wymienić karty na ręce. Spójrz na zatokę. Jest ona odpowiednikiem łąki w grze Everdel z jedną małą, acz istotną różnicą. Tutaj powtarzające się karty układa się jedna na drugiej, zatem w zatoce zawsze jest widocznych 8 różnych kart. Będziesz mógł je stąd zabierać na swoją rękę albo zagrywać bezpośrednio do swojego miasta. Zasada zagrywania karty nie zmieniła się. Nadal należy opłacić jej koszt. Tylko w grze Dalekobrzeg przy użyciu nowych surowców. A jeśli Twoje nadmorskie miasteczko rozbudujesz spełniając wymagania z map, warto, aby któreś z Twoich stworzeń udało się na wydmy, skąd wróci z żetonami map zapewniającymi cenne mnożniki punktów. Nie zwlekaj, im szybciej zdobędziesz mapy, tym wyższe mnożniki otrzymasz. Z wydm dobrze widać górującą nad zatoką latarnię morską, u podnóża której zgromadziły się stworzenia gotowe do pracy. W każdej kolejnej porze roku do Twojej startowej gromadki dołączy jeden nowy pracownik. Pamiętaj, iż jeden z Was pracuje tutaj nieco inaczej. Wypłynął na szerokie wody oceanu. Jednak to, jak szybko jego żagle wypełni wiatr pchający jego łódkę ku skarbom, zależy po części od pracy każdego z Was. Czy w danej porze roku zagrasz kartę, która odpowiada wymaganiom na którymś z dwóch kafli Róży Wiatrów? Jeśli spełnisz wymagania obu kafelków, łódka przepłynie o dwa pola do przodu, pchając Twojego żeglarza ku zwycięstwu. Pomyślne wiatry to jednak nie wszystkie sposoby na udaną żeglugę i zdobywanie kolejnych muszelek. Zdecydowanie te statki nie powinny zarzucać kotwicy. Te przydadzą się do zagrywania za darmo kart stworzeń do Twojego miasta. Każdy z graczy dysponuje trzema kotwicami, które zastąpiły żetony drzwi z gry Everdel. Kiedy umieścisz kotwicę na karcie budowli w swoim mieście, a dodam, iż możesz położyć jedną kotwicę na jednej budowli, będziesz mógł zagrać za darmo stworzenie tego samego koloru, co zakotwiczona budowla. Kaczki przebierają już z niecierpliwością swoimi kaczymi nóżkami. Nieopodal grupka krabów nieco rozpycha się między bobrami, gotowymi do wyścigu po drewienka. Wszystkiemu z uwagą przyglądają się stoicko opanowane maskonury. Które stworzenia okażą się najlepszymi żeglarzami, odkrywcami i kolonizatorami? Czytała Asia Sontable. Jak już obejrzeliście ten mój skrót, no może nie zasad, ale nowości w tej planszowej nowości, czyli w grze Dalekobrzeg, no to wiecie, że nie ma tutaj tak naprawdę żadnej rewolucji. I tak naprawdę w istocie Dalekobrzeg to jest
stary poczciwy Everdell z drobnymi zmianami, głównie pod kątem wyglądu, ale też z kilkoma zmianami mechanicznymi i teraz spróbuję Wam je wszystkie tutaj zebrać, w całość podsumować, no i też powiem Wam, które z tych elementów przypadły mi do gustu, a które może niekoniecznie. A zatem, jeśli chodzi o elementy, które spodobały mi się bardziej w Daleko Brzegu w stosunku do podstawowego, starszego Everdella, no to tak naprawdę to są głównie elementy wizualne. Tutaj dużo bardziej podoba mi się nowa plansza, która i pod kątem kolorystycznym, i takiego nasycenia, i tego, że tutaj po prostu więcej się dzieje, jest przyjemniejsza. Tu mam wrażenie, jakby mi już troszkę ta łączka wyblakła. Natomiast oczywiście stylistycznie nawiązuje ona do starszego Everdella, natomiast jest dużo przyjemniejsza w odbiorze. Kolejne nowe rzeczy to nowe surowce. No i tutaj moje ukochane jagódki z Everdella zostały zastąpione, moi drodzy, takimi oto grzybkami. I tutaj powiem Wam szczerze, że aż się prosi namalować białe kropeczki i zrobić z nich muchomorki. Od razu też zapytam ekspertów gadżetowych, bo na pewno wiecie, to są grzybki wykonane z takiego właśnie gumowego tworzywa, jak wcześniej były te jagódki, więc myślę sobie, że farby do figurek się tu nie sprawdzą, więc dajcie znać, czym tutaj te białe kropki zrobić, tak zupełnie serio pytam. Natomiast jeśli chodzi o kolejny surowiec, to takie kryształki, takie szkiełka. Fajnie, że one zostały tutaj tak klimatycznie dopasowane, bo jak znajdujemy takie kryształki gdzieś tam na plaży, to one są właśnie matowe, przez to, że wyrzuciło je morze i tutaj właśnie też tak jest, chociaż prawdę mówiąc i tak bardziej mi się podobają bursztynki czy tam żywica. Kolejny zasób to kępki wodorostów, które wyglądają jak kępki wodorostów. No myślę, że tutaj tylko żaby dobrze się czują. Takie jakieś znowu gumowe. No i przejdę od razu do następnego zasobu, czyli drewienka. I tutaj mamy drewienka w wersji morskiej, czyli właśnie takie wybielone, takie właśnie konary wyrzucone a la na plażę. I powiem szczerze, że o ile już te drewienka w Everdellu wyglądały bardzo fajnie, to te podobają mi się troszkę bardziej. Kolejna rzecz to tutaj już nie jest zastępstwo, tylko coś zupełnie nowego, czyli nasze łódki, a właściwie żaglówki, w których to będziemy umieszczać naszych marynarzy. No jak ktoś ma patent sternika, to sobie tutaj od razu ogarnie, bo łódki będą nie tyle ścigać się, co po prostu płynąć wzdłuż toru i zdobywać kolejne skarby, a także można tu się nieźle obłowić w punkty zwycięstwa i powiem Wam, że chyba troszkę bardziej podobałoby mi się, gdyby to był jednak wyścig, ale ja też po prostu lubię taką bardziej zaciętą rywalizację i pewnie by mi całkiem sporo frajdy sprawiało, jakbym mogła te skarby tak komuś sprzed nosa zgarniać, no gorzej jak odwrotnie, ale mniejsza o to. Dużo przyjemności sprawiały mi te Everdellowe regaty, bo chciałam zdobywać kolejne skarby, wiadomo, no i oczywiście chciałam też płynąć dalej i dalej i mieć jak najwięcej muszelek. No właśnie, skoro o muszelkach mowa, to co prawda nie jest to zasób, tylko nasze cenne punkty zwycięstwa i naprawdę przemiło obcuję się z nimi, no prawie jak prawdziwe. No i co tu dużo mówić, chce się zdobywać te punkty. I jeszcze jedna rzecz, która jest jakby ulepszeniem, to tak naprawdę kotwice, które w pewnym sensie zastępują nam te żetony takich malutkich drzwi. Też umieszczamy je sobie na kartach budynków, no i możemy zupełnie, słuchajcie, bez płacenia ani jednego zasobu wystawić sobie stworzenie pasujące kolorem do budynku. I te kotwice spróbuję Wam tutaj zaprezentować, mam nadzieję, że zadźwięczą, bo no właśnie one tak dzwonią, ponieważ są metalowe, super klimatycznie są wykonane i to jest absolutnie jeden z takich najfajniejszych elementów w tej wersji gry. Na pewno dużo lepiej prezentują się niż te malutkie żetony drzwiczek. I skoro jestem już przy komponentach, to kolejna taka najbardziej widoczna różnica to drzewo. Zastąpiono taką oto latarnią morską. Od razu mogę Wam powiedzieć, no jeśli chodzi o wysokość, to chyba tak samo. Wyszczuplała, tak wiem, mnie by się też przydało, natomiast słuchajcie, dużo szybciej i prościej i wygodniej się ją montuje i rozmontowuje, bo tak naprawdę wystarczy te elementy wsunąć. Mamy tutaj dwa poziomy, cyk i gotowe. Ja przyznam szczerze, że ja tego drzewa do Everdella i tak praktycznie nigdy nie składam. Jak te parę razy to zrobiłam, to mi się tutaj rozwarstwiła ta góra, więc już nie katuję tego drzewa i najczęściej ten element po prostu umieszczam sobie pod planszą, żeby mieć ściągawkę. A, i od razu Wam powiem, że w Daleko Brzegu właśnie ten skrót tego, co my robimy, przygotowując się do kolejnych pół roku, mamy nadrukowany już na planszy.
Więc chyba ktoś znał mój patent tutaj. No ale wracając do latarni morskiej, to nie wiem, jakie jest jej założenie. Jeśli takie, że mamy tutaj wystawiać sobie tych naszych pracowników, to zademonstruję Wam. Raz, że trzeba to zrobić ostrożnie, szczególnie na tym najwyższym piętrze, a dwa, że wystarczy naprawdę bardzo delikatnie przeżyła. Trącić i już widzicie, kaczka po prostu spadła, ale kaczka ponoć umie i pływać, i fruwać, więc nic jej się tam chyba nie stało. Kolejne rzeczy, które mi się tutaj podobają, to już przejdę do takiego elementu mechanicznego, a mianowicie do ryneczku, w tym wypadku zatoki. Działa to tak, że zdublowane karty będziemy umieszczać jedna na drugiej i dzięki czemu cały czas w tym naszym rynku będzie zawsze dostępne 8 różnych kart, a więc nie będzie takiego efektu, że z tych 8 kart to tak naprawdę 5 jest różnych, a reszta się powtarza, tylko zawsze będziemy mieć wybór, więc no słuchajcie, no idealne w swojej prostocie i co ciekawe, nie ma absolutnie żadnych przeciwwskazań, żeby ten mechanizm zaimplementować do starszego Everdela. Skoro jestem przy kartach, to no tak naprawdę pojawiają się tu zupełnie nowe karty w Dalekobrzegu wraz z nowymi efektami. Jest tutaj też więcej kart z polami, gdzie będziemy wysyłać swoich pracowników, ale nie ma tych czerwonych kart właśnie z polami akcji, które umożliwiają nam wysłać pracownika do miasta innego gracza. Tutaj będziemy wysyłać te nasze stworzenia tylko do swoich miast. Znikające wyspy to też ciekawe rozwiązanie i o ile same żetony wysp, które w każdej rozgrywce mogą pojawić się inne z innymi polami, skąd będziemy sobie brać surowce, no to wiecie, to nie jest żadna innowacja, o tyle właśnie to, że będą one znikać, czyli podczas przygotowania do lata ostatni gracz zdecyduje, które z tych wysp zostaną zalane przypływem, to jest bardzo fajne rozwiązanie, więc wiemy, że te dwa pola no nie będą już dostępne i trzeba to sobie podczas naszych rozgrywek i planowania, co chcemy zrobić, uwzględnić. Co natomiast mniej przypadło mi do gustu w Dalekobrzegu w stosunku do pierwowzoru? No powiem Wam szczerze, że trudno jest mi jakoś tam stanowczo i radykalnie stwierdzić. Myślę, że jeszcze za mało razy grałam, aby móc tak radykalnie powiedzieć, że to mi tutaj pasuje, bardziej tutaj mniej albo odwrotnie. I bardziej powiem Wam o takich swoich pierwszych spostrzeżeniach, które myślę, że kolejne rozgrywki w Dalekobrzeg mogą jeszcze zweryfikować. A więc słuchajcie, jeśli chodzi o Everdela, no to wyróżnia się on między innymi dzięki ograniczonej dostępności zasobów. No tutaj każda decyzja dotycząca, wiecie, umieszczania pracownika ma duże znaczenie i no, wymaga jednak starannego rozważenia, tak? Gdzie i po co swojego pracownika wysłać, co jest mi potrzebne. I o ile w tej nowej części, w grze Dalekobrzeg, no czuję też ten rodzaj, nazwijmy to, napięcia, to uważam, że jest ono jakby złagodzone poprzez pojawienie się kotwic oraz żetonów skarbów. No bo słuchajcie, 3 kotwice, które mam dostępne od samego początku rozgrywki. I wystarczy, że położę sobie taką kotwicę na karcie budynku i mogę zupełnie, bez wydania ani jednego zasobu, umieścić stworzenie w swoim mieście mocne. I właśnie to jest taki element, który, jak wspomniałam, właśnie tak łagodzi to napięcie, o którym mówiłam. Dodatkowo, żetony skarbów działają tutaj jak jokery. One dają nam możliwość wymiany ich na dowolny surowiec. I ja wiem, kosztuje nas to te 2 punkty zwycięstwa, ale w sytuacji, kiedy posiadamy naprawdę dobrą kartę, no i brakuje nam tego surowca, a jeszcze jest on trudny do zdobycia, to umówmy się, taka wymiana może okazać się niezwykle kluczowa. Czy ten nowy Everdel, Dalekobrzeg, to najlepszy z Everdeli? No słuchajcie, jeśli ktoś z Was spodziewał się tutaj jakiejś rewolucji, że będą tutaj jakieś wielkie innowacyjne zmiany, czy jakieś większe różnice w stosunku do pierwowzoru, to myślę, że może nawet mieć takie uczucie zawodu, no bo tak naprawdę tego tutaj nie znajdzie. Tak naprawdę Dalekobrzeg, jeśli chodzi o te główne mechaniki, działa tak samo jak stary, dobry, poczciwy Everdel. No oczywiście pojawiają się tu jakieś drobne zmiany, typu właśnie to dublowanie kart, czyli umieszczanie karty na kartę na naszym ryneczku, same skarby, że są jokerami, nasze stateczki, które płyną wzdłuż toru, same nowe karty oraz nowe efekty. I to wszystko powoduje takie no, odświeżenie tego tytułu, ale
czy to jest lepsza gra niż Everdell. Prawdę mówiąc, oba te tytuły są dla mnie bardzo, ale to bardzo podobne do siebie i też wywołują bardzo podobne, pozytywne emocje i no, trudno mi jest jednoznacznie stwierdzić, która z tych gier jest lepsza. Czy trzeba posiadać oba Everdelle? No myślę, że na te pytanie po części już odpowiedziałam Wam w tym nagraniu. No oczywiście nie trzeba, szczególnie kiedy ma się kolekcję gry podstawowej wraz z dodatkami. I wiecie, myślę, że Dalekobrzeg to jest taka alternatywa dla osób, które dopiero chcą zacząć swoją przygodę z Everdellem właśnie. I dzięki temu mają wybór albo Borsuki w lesie, albo Kaczki na wodzie, wiecie, dla każdego coś dobrego. Nie chcesz nic na siłę, nie pasuje Ci to, zawsze możesz wybrać coś innego. Chociaż z drugiej strony, no mam nadzieję, że to jednak nie pójdzie w stronę, wiecie, serii Zombicide, ale tak jeszcze z trzeciej strony, zobaczcie, taki Everdell, jak zasugerował jeden z moich patronów, Everdell w wersji Cthulhu. Albo Everdell w kosmosie. No powiem Wam, brałabym. No i właśnie, to jest coś, czego mi trochę jednak brakuje w Dalekobrzegu, czyli właśnie tej różnorodności, zarówno pod względem komponentów, pod względem wizualnym, jak i pod względem mechanicznym w stosunku do pierwowzoru, szczególnie jak się ma no właśnie dużą, rozbudowaną kolekcję Everdell, jak w moim wypadku. Bo zobaczcie, jest taka seria Tiny Epic, małe epickie. Ja wiem, nie wszystkie gry z tej serii są fajne i dobre, ale sięgając po kolejne to małe pudełko, wiem, że tam będę miała tę różnorodność i komponentową, i właśnie mechaniczną. A teraz tak myślę sobie, że już zapłynęłam na jakieś grząskie wody, więc umówmy się, że ja tutaj zrzucam kotwicę i tak ten temat zostawiam. Mam nadzieję, że to nagranie jest dla Was przede wszystkim pomocne, że udało mi się pokazać Wam różnice, te nowości, zobrazować ich skalę, co macie tutaj w pudełku Dalekobrzegu w stosunku do pierwowzoru, do starego Everdella. I to pomoże Wam zadecydować, czy ta planszówka zagości w Waszych kolekcjach, czy może niekoniecznie, a przy okazji dajcie mi znać w komentarzach, bo naprawdę jestem tego ciekawa, czy Wy jesteście bardziej graczami, którzy wchodzą w serię po całości i mają absolutnie wszystkie egzemplarze, dodatki z danej serii, czy bardziej Wasze kolekcje składają się po prostu z różnego miksu planszówek. Z miłą chęcią poczytam. Tymczasem raz jeszcze dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam ten materiał się podobał i że będzie dla Was przydatny. Jeśli tak, super fajnie, jak zostawicie kciuka w górę. Z Wami się widzę w następnym nagraniu. Tymczasem miłego dnia, trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!